Witajcie. Dzisiaj taki piękny silniczek. Suzuki. Na wtrysku 20 koni. Waga jego to około 44-50 kg. Ale myślę, że nie waży 50, bo sobie sam bez problemu z nim radziłem. Sam go sobie do baniaczka wkładałem, więc mi że te 44-45 kg. Super waga. Silnik przyjechał na standardowy przegląd. Miało być tylko. Dobra, telefony nie przestają dzwonić i mi tu spokojnie dają, ale akurat właściciel dzwonił, więc musiałem odebrać. I tak, przyjechał na standardowy przegląd, ale właściciel coś mówił, że ostatnie pływanie, plama paliwa była, zgasił go i więcej nie odpalał. No to mówię, sprawdzę sprawdzę jak chodzi silnik. No i na początku silnik niby chodził fajnie, jak się rozgrzał, zaczął świrować. No i zaczęły się problemy. Chodzi nierówno, nie do końca wkręca się na obroty, ale nie przechodzi w tryb awaryjny, nie mruga, bo tu jak przekroczy się wod, czy coś, no to wtedy mruga kontrolka, kontrolka nie mruga, po prostu się krztusi tak przydusza i co tu następuje, właściciel ja go kupił miał dokładnie podobny problem miał dokładnie podobny problem zawiózł go do serwisu serwis kombinował, kombinował, nie mógł nic znaleźć i a po czym było Przewiózł silnik, nie na tej stronie, co trzeba, zalało go olejem. To będziecie widzieć. Ja umyłem przepustnicę, umyłem tu, bo tu było pełno oleju. Yy, było pełno oleju. Serwis go wziął, po tym, tym poprzeczyszczał, ponoć coś tam i dalej silnik krzywo chodził. Ale że miał drugi taki silnik, na tym przełożył pompę paliwa wysokiego ciśnienia i silnik ożył. Pompę paliwa zamówili, półtora tysiąca kosztowała, a ona się czyści. Oglądałem na filmach, dużo osób ma problemy z tym silnikiem, z paliwem, właśnie. Ona się czyści, ta pompa paliwa. Ale on wymienił ją na nową, oryginalną. Kosztowało to ile kosztowało, jak mówię. No i silnik przepływał cały sezon około 40-50 godzin. Ogólnie ma przepływane troszkę ponad 80. Według komputera. No i teraz yy, znowu zaczął kuleć. Yy, ja zrobiłem to, co zaraz wam pokażę na filmie. Yy, właściciel, z tego co mówi, że bardzo dbało o paliwo. Więc najprawdopodobniej poprzedni właściciel nie dbał albo coś się tu zadziało. Yy, człowiek, który wymienił pompę, najprawdopodobniej nie wymył układu. Ja na chwilę obecną nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Po prostu to nie jest moja bajka. Tu jest za dużo elektroniki. Nie mam jak wysterować wtrysków, żeby zobaczyć czy nie są zapchane. Jedyne co, właściciel przyśle mi jeszcze starą pompkę. Właściciel przyśle mi starą pompkę. I ją sobie rozbiorę w ramach nauki. A może uda się starą ożywić i wtedy tu założymy. Ale jeżeli... A tak naprawdę to zwracam się z Wami, do Was. Jeżeli ktoś miał taki silnik, miał takie problemy, ma komputer, umie, się, umie go naprawić, silnik jest z okolic Dolnego Śląska. Jakby ktoś coś wiedział, jak to zrobić, jak mu pomóc, bo ja nie ukrywam, tu elektronika, wtryski, to wszystko to dla mnie są, to nie, to nie moja bajka. Ja się w takie rzeczy nie bawię, a bardziej mechaniczne rzeczy nie wszystko jestem w stanie naprawić, a uczyć się, znaczy tak, naoglądałem się dużo filmów, naczytałem się w internecie, właśnie bardzo dużo jest o tym silniku, bardzo dużo rzeczy, ale nie chcę się uczyć na nieswoim silniku, wiadomo, jakakolwiek zepsucie czegoś tu, to koszty są ogromne, ustaliłem z właścicielem, że na chwilę obecną no, nie będę tu nic więcej robił, poza tą pompą, którą mi przyślę, ale to mówię, tej nie dotykam, chyba, że tamto mu uda mi się naprawić, Rozebrać, zobaczyć, że działa. Wtedy ją tutaj zamontuję. Ale na chwilę obecną szukamy kogoś, kto będzie potrafił ogarnąć ten silnik. Ja się teraz rozłączam. Znaczy, puszczam wam to, co tu zrobiłem. Zobaczycie, co tu się działo w układzie paliwowym. Jak macie pomysły, co z tym zrobić, piszcie w komentarzach w Messenger, cokolwiek może się uda pomóc właścicielowi. Obudowa zdjęta. Miałem już spuszczać olej. Ale właściciel powiedział, że na ostatnim pływaniu wypluł mu paliwo. Zgasił i więcej nie odpalał. I chyba będę musiał coś odpalić go tak z obudowy i zobaczyć, bo zobaczcie tu coś widać. Tylko że to bardziej. Na olej wygląda. Cała ta rurkologia. Rędyś miał tu niby wypluć olej, yy, benzynę. Ale zobaczcie też. Młody silniczek. Śruba od złączki. Opaseczka. Pięknie gnije już wszystko. Ech, tak ja to teraz robię wszystko. No dobra, chyba go odpalę. I sprawdzę skąd ta woda mogła tutaj. Yy, benzyna, skąd się mogła tu dostać. No tu jest mokro, no ale to jest jakby od oleju. Ciężko wyczuć jak tu idzie paliwo. Paliwo idzie tędy. Mamy filtr o, paliwa duży. Potem sobie paliwko idzie, tu i widać sucho, do pompy paliwa, z pompy paliwa. Idzie sobie tutaj. Później pompa wysokiego ciśnienia. Ponocz tu pompa wysokiego ciśnienia była zmieniana jakiś czas temu, bo silnik długo stał i ją tam coś zżarło. Tu mamy wtrysk. To jest właśnie dziwne, zobaczcie. Niektóre śruby wszystkie wyglądają jak nówka, a co Która śruba wygląda tak. I to nie tylko w tej suzuce, bardzo dużo silników tak ma. Ciekawe czym jest to spowodowane czujniczki, czujniczki rurkologia to tu jest straszna no dobra, trzeba to odpalić i zobaczyć czy ta benzyna rzeczywiście którędyś zwiewa nie chodzi to zbyt ładnie tryski cykają, słychać je? ale silnik Niby się tak od początku telepi, mi to się nie podoba, że na wtrysku silnik tak się telepie, Ale się dusi Strzela w dolo Na wolnych obrotach jest wszystko pięknie Myłem przepustnicę, bo była cała zalana olejem, ciekło w niej. Była brudna, to wymyłem przepustnicę. Teraz już jest czysta. Nie ma tu, bo tu cały dół był w oleju, zawalony. Czy to miało jakiś wpływ? Nie wiem. Tu nie ma w tej przepustnicy żadnych kanalików. Za bardzo, jak w samochodowej. Więc ciężko mi. Powiedzieć. No ale umyłem ją była cała w oleju, nie. Dobra, montuję to wymienię paliwo w układzie i zobaczymy, czy coś pomogło. Tak wygląda paliwo w układzie. To jest układ wtryskowy. Pompa wysokiego ciśnienia wtryski. I tak jest tak wygląda paliwo z układu. Wody nie ma. Ale kurwa jest jakiś piasek. Przecież to zabije każdą pompę wtryskową i znaczy no tu pompa wtryskowa to duże słowo, ale to no ale wysokiego ciśnienia no. To jest jeszcze przed pompą, a teraz spuszczę za pompą i zobaczę, zobaczę jak wygląda, tylko jeszcze raz umyję, teraz wyleję to, umyję jeszcze raz szklaneczkę, żeby tu nie było najmniejszego poprocha, bo i wtedy zobaczę jeszcze, jeszcze tu paliwo przed wtryskami jak wygląda. Dobra, muszę to zlać, umyć ten, ale no to już wygląda niezbyt ciekawie. To jest z nas, tej szklanki. Wygląda na piasek. Masakra. Komora. umyta, bez jednego pypcia. Spuszczam przed pompą i za pompą wysokiego ciśnienia paliwko teraz spuściłem paliwo z pompy wtryskowej znaczy o, wysokiego ciśnienia już widzę nie jest to co tam na początku ale zobaczcie ile to jest syfu Gdzie? To było czyściutkie, a to jest normalnie od środka piasek. Tu okoro już jest po filtrze, więc ten piasek jest dużo drobniejszy. Ale taki piasek na wtryskach. Dobra, ściągnę jeszcze z samych wtrysków węża. Dobra, żeby było po kolei. To jest z pompy wysokiego ciśnienia spuszczone. Tak to wygląda. Dobra, teraz yy, czyszczę znowu szklankę, i teraz spuszczę już samych wtrysków. Zwęża z trysków. Hmm, zleciało to. Pamiętacie, szklanka za każdym razem myta i wycierana do zera. Patrzcie, to jest tryska. Albo ktoś tu nie dbał o paliwo, co mi się trochę nie chce wierzyć, albo ktoś tu kurwa świnia jakąś podłożył. Zaglądaj jeszcze do zbiornika, czy coś widać na dnie zbiornika. No bo to jest masakra, co tu się dzieje. No, kurwa, takie paliwa jak mają wtryski na takim paliwie działać. Gaźnik to się zapycha od takiego czegoś, a kurwa, wtryski. To jest katastrofa. Niestety czyszczenie tego paliwa nic nie pomogło. Wtryski tutaj też są czyste. No, aczkolwiek zobaczcie, jakie tu są mikroskopijne dziurki, i pomyślcie teraz, ile tu było syfu przed wtryskami. Czekajcie, może zrobię zdjęcie, bo tak to nie wyjdzie. Wierzę w siłę YouTube'a, bo z tym sprzętem żeście pomogli. Sprawa jest załatwiona. Czekam jeszcze na jakieś drobnostki. I będziemy naprawiać. No, naprawiać to może nie. To się jeszcze okaże, co będzie. Ale liczę właśnie na to, że ktoś coś podpowie. Wymyśli, co z tym zrobić. Dzięki. I czekam na Wasze podpowiedzi. Lub oferty. Kto się chce tego podjąć. Wtedy już będzie, będę Wam podawał numer do właściciela, czy tam coś i kontakt z właścicielem. W razie coś. Trzymajcie się.